Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. Tomasz Terlikowski, to jest podcast Tak Myślę. Witam serdecznie w 10. już odcinku. Na początku, tak jak zwykle, kilka słów o tym, co dzisiaj będzie nas zajmować. Polska ma nowego błogosławionego. Ksiądz Jan Franciszek Macha został zamordowany w bardzo młodym wieku. Co jego przykład mówi nam, współczesnym katolikom? Na taki gest polskich biskupów przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać, ale już teraz warto powiedzieć o tym, na co zdecydowali się biskupi amerykańscy. Zajmiemy się także nowym dokumentem poświęconym Eucharystii i spójności eucharystycznej, a także politykom, które opublikowali, a jakże, amerykańscy biskupi. Będę również chwalił, uwaga, polskich biskupów za mocne i jednoznaczne stanowisko w sprawie uchodźców, a także pochylę się nad argumentem z rzekomej nowości stanowiska w sprawie migrantów Kościoła i argumentacji z tak zwanej Ordo Caritatis. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy obrona granic i pomoc humanitarna muszą być ze sobą sprzeczne. I wreszcie na koniec słów kilka o 75. urodzinach patriarchy Cyryla i o jego przesłaniu dla Rosji i całego świata. Mamy nowego błogosławionego. W katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbyła się beatyfikacja księdza Jana Machy, zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej. 28-letni kapłan rozwinął w czasie okupacji siatkę pomocy charytatywnej na ogromną skalę. Za tę działalność oraz świadectwo został skazany na śmierć i ścięty. I właśnie o nim już za moment rozmawiać będę z księdzem doktorem Tomaszem Jaklewiczem, teologiem i proboszczem. A moim Państwa gościem jest ksiądz dr Tomasz Jaklewicz, teolog, proboszcz parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, a wcześniej wicenaczelny gościa niedzielnego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. O księdzu Janie Franciszku Masze będziemy rozmawiać, nowym błogosławionym, wyniesionym na ołtarze w archidiecezji katowickiej w metropolii śląskiej. Co możemy o tym, no bardzo młodym księdzu przecież i bardzo krótko będącym księdzu powiedzieć takiego, co sprawiło, że on został właśnie wyniesiony na ołtarz? No niewątpliwie to było nawet dla nas, dla księży, pewnym zaskoczeniem, to znaczy pewien rodzaj odkrycia tej postaci, która nie była bardzo znana przez wiele lat. Do tego się przyczynił taki film, który tutaj zrealizowała telewizja katowicka, zatytułowany Bez jednego drzewa las lasem zostanie. To cytat z jego ostatniego listu. No i ten ksiądz Macha został dzięki temu filmowi jakoś odkryty. No i co możemy o nim powiedzieć, te najważniejsze informacje? On się urodził w 1914 roku, a więc moment wybuchu I wojny światowej. Został księdzem w czerwcu 1939 roku, a więc tuż przed wybuchem wojny. Wikarym zdołał być zaledwie 2 lata, takim czynnym, pracującym tutaj w jednej z parafii w Rudzie Śląskiej. Po czym został aresztowany, w więzieniu spędził 15 miesięcy. No i ponieważ tutaj ta część, Górny Śląsk, on był wcielony do Rzeszy, więc on został uznany za zdrajcę, powiedzmy, jako zdrada zostało to potraktowane, ta jego działalność, powiedzmy, duszpasterska i działalność taka charytatywna, i został skazany na, dostał wyrok śmierci i zginął w katowickim więzieniu w grudniu 1942 roku. No i uznany został właśnie za męczennika. Jego postać, no powiedzmy, to co najbardziej jakby tutaj jest może znaczące, no to jest ta postawa takiej powiedzmy heroicznej wiary i takiej odwagi w spojrzeniu też na rzeczywistość, powiedzmy, śmierci, to znaczy sposób, w jaki on przyjął ten wyrok i cała jego postawa w więzieniu, także świadectwem tej jego postawy są listy, które są zachowane, które pisał z więzienia, zachowane są też jego kazania. No więc to wszystko pokazuje obraz takiego młodego kapłana, który właściwie dopiero się rozpędzał, że tak powiem, do życia. No ale w tym krótkim czasie pokazał no, jakiś bardzo taki szlachetny rys takiej miłości do Boga i do ludzi.
Tak, ten fragment, o którym ksiądz mówił, to jest fragment: umieram z czystym sumieniem, żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie, wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie, bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu, może jeszcze jakie 3 godziny, więc do widzenia, pozostańcie z Bogiem. To rzeczywiście takie bardzo mocne świadectwo bohaterstwa wobec śmierci, ale ja pamiętam podobne listy wtedy jeszcze niewierzącego, późniejszego księdza także diecezji katowickiej, czyli Franciszka Blachnickiego, też z celi śmierci. I on też pisał w bardzo podobny sposób. Nie wiem, czy to pokolenie tak miało, między nimi było 7 lat różnicy, więc nie tak znowuż dużo. Czy to pokolenie tak miało, czy oni po prostu no, tak jakoś byli wychowani, czy wpojono im to w tych śląskich domach, taką odwagę stanięcia twarzą w twarz ze śmiercią. No to jest w ogóle ciekawa historia, jeśli już wspomniałeś właśnie księdza Blachnickiego. Blachnicki wtedy nie był jeszcze księdzem, właśnie między nimi było 7 lat różnicy, więc Blachnicki był człowiekiem zaangażowanym w zbrojną walkę, najpierw we wrześniu, w kampanii wrześniowej, a później w podziemiu, ale potem został aresztowany i został osadzony. On najpierw był w Auschwitz kilkanaście miesięcy w obozie, a później został też przeniesiony właśnie do Katowic, gdzie też miał właśnie podobny był tryb jakby jego skazania na śmierć. Też miał zginąć na tej samej gilotynie, na której zginął właśnie ksiądz Macha. To jest ciekawe, że kiedy ksiądz Macha trafił do tego katowickiego więzienia, to Blachnicki już wtedy tam był. Blachnicki właśnie 17 czerwca 1942 roku przeżył w tym więzieniu taki najważniejszy dzień swojego życia, jak o nim później pisał w swoim testamencie, czyli doświadczenie takiego głębokiego nawrócenia. To nie jest tak, że on był całkowicie niewierzący. On był wychowany w katolickiej rodzinie, był harcerzem, natomiast jak potem pisze już po wojnie, doświadczenie, zwłaszcza wojny, obozu, jakby obnażyło całą słabość takiej, powiedzmy, wiary czysto tradycyjnej, niepogłębionej. I on doświadcza w tym więzieniu w Katowicach właśnie takiego głębokiego nawrócenia, które później wyznaczyło właśnie cały sposób, styl jego życia. Natomiast Macha trafił właśnie w czerwcu 1942 roku, nie wiemy dokładnie kiedy, został przeniesiony z więzienia w Mysłowicach do więzienia w Katowicach. Czyli oni, i później wkrótce potem on miał też właśnie tą rozprawę, wyrok, i oni musieli być na tym samym oddziale więzienia, B1, tak się nazywała ta część więzienia, gdzie oczekiwali na wyrok śmierci właśnie ci, którzy ten wyrok dostali. Natomiast nie ma żadnych śladów w zapiskach księdza Blachnickiego, żeby on jakoś, no, żeby mu utkwił gdzieś ta postać, prawda? No i jest jakimś takim, no, działaniem chyba Pana Boga, jakimś niezwykłym. To znaczy, że Blachnicki ostatecznie został uniewinniony, to znaczy jego wyrok został zamieniony na 10 lat więzienia. Nie wiemy do końca, jak się to stało, to jest do dziś niewyjaśnione. Natomiast Macha, mimo prób, właśnie też próśb o jego ułaskawienie, że jego mama pojechała do Berlina nawet, także władze kościelne się starały o uniewinnienie, ale to wszystko się okazało daremne, więc ten młody kapłan jakby oddał życie, a w jakimś sensie narodził się w tym samym więzieniu, właśnie narodziło się powołanie przyszłego, no, wybitnego duszpasterza księdza Blachnickiego. Także to są jakieś przedziwne koleje takiej Bożej też i ludzkiej historii. W zasadzie dlaczego ksiądz Macha został męczennikiem? Bo no, tak na pierwszy rzut oka, takie jest pierwsze wrażenie. No, został skazany za działalność duszpasterską i charytatywną, ale również Niemcy uważali za niepodległościową. W związku z tym no, rodzi się takie pytanie na pierwszy rzut oka, jak to powiązać ze śmiercią za Chrystusa w takim tradycyjnym rozumieniu. Oczywiście pamiętamy, że przynajmniej od czasów błogosławionego świętego już księdza Jerzego Popiełuszki Kościół trochę szerzej traktuje tą kategorię męczeństwa, ale właśnie o ten wymiar męczeństwa księdza Machy chciałbym się zapytać. No, ta sprawa, właśnie to pytanie, które stawiasz, ono się też pojawiało już przy procesie, o ile pamiętam, Maksymiliana Kolbe, dlatego że wtedy też stawiano to pytanie, czy można uznać tę śmierć w obozie za współwięźnia, czy to jest także właśnie męczeństwo za wiarę, za Chrystusa.
No i myślę, że tutaj się troszkę zmieniło to podejście Kościoła, do rzeczywiście traktowane jest to bardziej szeroko, to znaczy, że tutaj no ewidentnie i ksiądz Maksymilian Kolbe, ojciec Kolbe i ksiądz Macha, oni stali się ofiarami oczywiście tego systemu zbrodniczego, nacjonalizmu, hitleryzmu i tak dalej, który wojował także w jakimś sensie z Panem Bogiem i także z Kościołem. Także oni jakieś są reprezentantami wielu, wielu ofiar. Zresztą to warto wspomnieć, że razem z księdzem Machą tam dwóch jego jeszcze młodszych takich współpracowników również zginęło na tej samej gilotynie. Także zawsze postać świętych, czy człowiek święta, księdza Machy, on też jest traktowany jako pewien reprezentant, bym powiedział, większej grupy ludzi, którzy w podobnych okolicznościach oddali swoje życie. Natomiast no, tutaj ja bym powiedział tak, jego życie jest, można zadać to pytanie, co on właściwie takiego wielkiego jakby zrobił, prawda? Są tacy święci, którzy dokonali jakichś wielkich dzieł, stworzyli jakieś, nie wiem, jakieś instytucje, jakieś zgromadzenia i tak dalej. On nie zdążył nic takiego zrobić, natomiast jego życie było świadectwem jakby zachowania się takiego godnego chrześcijanina i kapłana w, no, jednak w strasznych warunkach wojny bo i okupacji. No, trzeba sobie wyobrazić, że został kapłanem w momencie właśnie 2 miesiące przed wybuchem wojny. No więc on robił to, co do niego należy. To znaczy oczywiście, że on najpierw był zwykłym wikarem, czy odprawiał mszę, głosił kazania, spowiadał. Natomiast właśnie ta pierwsza kolęda już w 1939 roku, kiedy poszedł odwiedzić właśnie swoich parafian w Rudzie Śląskiej, on zauważył no, potworne cierpienia, także biedę taką materialną i taki jakiś rodzaj opuszczenia, zwłaszcza ludzi, którzy, powiedzmy, rodzin, które straciły już w tych pierwszych miesiącach wojny swoich bliskich. No więc to był odruch serca, powiedzmy, próba, podjęcie właśnie takiego działania charytatywnego. Potem się okazało, że to było zorganizowane w taki no, śląski sposób, w taki sposób bardzo, bym powiedział, uporządkowany, więc to nie były jakieś dorywcze działania, ale powstała z tego właśnie organizacja taka działająca też w ramach też państwa podziemnego już tworzącego się wtedy. On odpowiadał oczywiście nie za walkę zbrojną, tylko za tę pomoc właśnie społeczną, jak to wtedy nazywano. Dlatego zginął, bo gdyby nie angażował się tak bardzo w tę działalność, a miał ostrzeżenia już ze strony gestapo, że wiedział, że ktoś tam to obserwuje, tym bardziej, że jego proboszcz, ponieważ też został ostrzeżony, że jest na celowniku władz niemieckich, więc on się ukrywał i po prostu zniknął z tej parafii. Natomiast ksiądz Jan jakby pozostał na stanowisku i w tym sensie jakby wykonywał to, co do niego należy, tak mu powiedział i dlatego oddał życie. No, myślę, że spokojnie można to uznać właśnie też za męczeństwo, za wiarę. I na koniec pytanie do współczesnego proboszcza, no trochę starszego, obydwaj jesteśmy trochę starsi od księdza Machy, nawet dobrze starsi. Czego współczesny ksiądz, proboszcz, ale także świecki może się nauczyć od księdza Jana Franciszka Machy? To znaczy jakby w czym wzorem dla nas ta postać może pozostać? Znaczy po pierwsze z jego wszystkich kazań i z tych listów przebija ogromna wiara. Ogromna wiara, ja bym powiedział, jakiś taki rodzaj traktowania na serio Pana Boga. On w jednym z tych swoich listów pisze do swoich rodziców, pisze tak, te miesiące mojego uwięzienia są bardzo bogato pouczające, nawet bardzo drogie. Oni mnie zamknęli, dali mi do zrozumienia, że to życie tylko z Bogiem i dla Boga ma znaczenie. Potrzeba tylko dla Boga i z Bogiem żyć. No to jest świadectwo ogromnej wiary, traktowania Pana Boga jako takiej rzeczywistości bardzo konkretnej, namacalnej i przede wszystkim to przekonanie o życiu wiecznym. To myślę, że dzisiaj no, to coraz bardziej gdzieś tej wiary także we wnętrzu Kościoła, także nam kapłanom często brakuje w takim spojrzeniu właśnie eschatologicznym na życie. To jest jakby pierwsza rzecz. No, druga rzecz to jednak jest jakaś ogromna odwaga, bym powiedział. Odwaga właśnie sam ten zachowały się takie świadectwa kapelanarz tego więzienia, kapłana, który tam go spowiadał, który towarzyszył mu właśnie też w momencie już później wykonania tego wyroku śmierci, więc on dał świadectwo o jakiejś takiej niezwykłej godności, spokoju,
ten list, który przytoczyłeś, no on pokazuje no jakąś ogromną odwagę robienia tego, co do mnie należy w sytuacji ekstremalnie trudnej. My dzisiaj narzekamy często na, że dzisiaj są czasy niesprzyjające, takie i owakie, powiedzmy, gdzieś tam jest jakiś ze strony kultury, której żyjemy, jakiś nacisk taki sekularyzacyjny, no ale tutaj mamy świadectwo kapłana, który działał i robił swoje w warunkach nieporównywalnie trudniejszych niż są dzisiaj. No i to dla nas jest jakieś wezwanie, żeby jakby niezależnie od tego, co się dzieje jakby na zewnątrz nas, no robić to, co do nas należy w sposób godny, wierny Panu Bogu i z odwagą. Myślę, to jest bardzo ważne. Mnie uderza na tych zdjęciach, które no teraz dużo oglądamy, tych zdjęć księdza Machy, jego twarz jest jakiś taki rodzaj takiej powagi, bym powiedział, jakiejś dojrzałości, choć przecież był to człowiek młody, umierał, miał 28 lat, ale z jego listów, tekstów, z tego jego podejścia do kapłaństwa, no właśnie to emanuje jakiś rodzaj naprawdę takiego super poważnego podejścia do tej sprawy. Widać, że on kapłaństwo traktował w sposób niezwykle dojrzały. Zresztą taki może elemencik, no taka ciekawostka bardziej, że on kiedy tam w 1933 roku pierwszy raz składał podanie do seminarium śląskiego w Krakowie, się znajdowało wtedy, to go nie przyjęto z powodu braku miejsc. No dzisiaj ta sytuacja raczej jest niemożliwa, ale on przez rok studiuje prawo i ten rok go jakby nie zniechęcił do rezygnacji z tej drogi kapłańskiej, ale po roku wstępuje, kończy to seminarium. No i tak jak powiedziałem, mimo że jest wojna, więc sytuacja skrajnie niesprzyjająca głoszeniu jakby Ewangelii, to jakby te zewnętrzne okoliczności bardzo trudne, widać, że wyzwoliły w nim jakieś niesamowite pokłady no, bohaterstwa. Zresztą to może też warto dodać, że pamiętajmy o tym, że Kościół wynosząc na ołtarze ludzi, pokazując świętych, błogosławionych, on nie tylko powiada, że to są bohaterowie wiary w takim ludzkim rozumieniu, ale w jego życiu po prostu widać działanie Pana Boga i to jest też istotne. Dzisiaj często pytamy, gdzie on jest, no jakby w jego życiu widać moc Bożej łaski. To jest też bardzo istotne. I tą mocą, tym wnioskiem, tą tezą kończymy naszą rozmowę. Ksiądz dr Tomasz Jaklewicz, proboszcz parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, były wicenaczelny gościa niedzielnego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Proces pojednania, uzdrowienia także w wymiarze społecznym potrzebuje symboli i symbolicznych wydarzeń. Jednym z nich była wspólna droga, spacer, który grupa amerykańskich biskupów katolickich i duchownych innych religii odbyła z ofiarami wykorzystywania seksualnego przez duchownych, a spacer ten odbył się w Baltimore. Wspólną drogę, w której uczestniczyli poza osobami zranionymi w kościele kardynał Sean O'Malley, kilku biskupów, a także wiceprezes wykonawczy Nowojorskiego Zarządu Rabinów i przewodniczący organizacji charytatywnej muzułmańskiej w Stanach Zjednoczonych Anwar Khan, a także adwokaci i działacze przeciwko wykorzystaniu seksualnemu, poprzedziła wspólna modlitwa. Jej uczestnicy trzymali się za ręce i słuchali słów wypowiadanych najpierw przez rabina, a potem przez imama. Na koniec padły słowa modlitwy kardynała O'Malley'a, wstrząsające słowa wołania do Boga. Jesteśmy tutaj, modlił się kardynał, reprezentując tak wielu ocalałych ludzi z całego świata. Jesteśmy z nimi zjednoczeni w modlitwie i solidarności. Ojcze dobroci, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nas. Uzdrów wszystkie złamane serca, tak zniszczone przez straszliwą plagę nadużyć. Pomóż nam zawsze być zaangażowanym w obronę i wnoszenie pojednania i miłości do naszego świata. Pomóż nam naprawić zniszczony świat, w którym żyjemy. O to prosimy w imię Pana Jezusa. Amen. Biskupi podkreślali w rozmowach z dziennikarzami Crux, że spotkanie z ofiarami wykorzystania seksualnego miało fundamentalne znaczenie dla nich. To jedna z najstraszliwszych historii, jakie kiedykolwiek słyszałem, mówił biskup Elias Lorenzo. Niesamowite w tym spacerze było jednak co innego. Otóż to nie biskupi zorganizowali to wydarzenie, a Jennifer Warham, badaczka z Uniwersytetu Harvarda, której dwaj bracia zostali wykorzystani seksualnie przez księdza. Kilka lat temu kobieta napisała list do papieża Franciszka, a potem spotkała się z nim w 2016 roku, by opowiedzieć mu o dramacie, także dramacie utraty wiary, jaki dotknął jej braci. Ten spacer, mówiła, jest tylko jednym ze sposobów na pokazanie, jak przywódcy religijni
i ocaleni współpracują ze sobą, aby odmienić duchowe doświadczenie każdego ocalałego i jego rodziny, podkreślała kobieta. Wierzę, naprawdę głęboko wierzę, że i w Polsce także kiedyś odbędzie się taki spacer, w którym obok prymasa, który z ofiarami już się spotyka, pójdą także metropolici, w tym metropolita krakowski, biskupi i osoby skrzywdzone, tak by razem wysłać komunikat do tych wszystkich, którzy o swojej krzywdzie boją się mówić, którzy zamknęli się w swoich ranach, wyparli je, którzy zmagają się z konsekwencjami swojego bólu. To będzie jasny i potrzebny sygnał nawrócenia duszpasterskiego, przewrotu kopernikańskiego wobec ofiar, do jakiego wzywa nas wszystkich papież Franciszek. Kiedy to się stanie? Być może nie szybko, ale jestem naprawdę głęboko przekonany, że kiedyś taki moment nadejdzie. Na ten dokument czekało wielu, naprawdę wielu, bowiem dotykać on miał podejścia do wojen kulturowych w kościele i polityce. Wbrew zapowiedziom jednak, stanowisko amerykańskich biskupów wcale nie uniemożliwia nikomu przystępowania do Komunii Świętej. Długo oczekiwany i szeroko dyskutowany dokument odnoszący się do Eucharystii, przygotowany przez amerykańskich biskupów, już został przegłosowany. Nie ma w nim jednak nic, co można by odnieść do Joe Bidena czy Nancy Pelosi, a uwagi o politykach w ogóle są marginalne. Można przeczytać w tym dokumencie m.in., że katolicy sprawujący władzę publiczną ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wiary. Dlaczego tak wygląda ten dokument? Dlaczego dokument, który miał być według części obserwatorów realnym narzędziem, które mogłoby doprowadzić do przywołania Joe Bidena do porządku, wygląda tak, jak wygląda? O tym już za chwilę rozmawiać będę z moim gościem, którym jest Andrzej Kochut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego, prowadzący podcast Po Amerykańsku. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński i podcast Po Amerykańsku. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o Joe Bidenie, o jego katolicyzmie i o ostatnim dokumencie amerykańskich biskupów, których to konferencja episkopatu wydała, o Komunii Świętej i o spójności eucharystycznej. Zapowiadano go jako dokument, który będzie dotyczył m.in. Joe Bidena, także Nancy Pelosi, a generalnie polityków Partii Demokratycznej, którzy są katolikami, a którzy występują, czy głosują, czy wypowiadają się niezgodnie z nauczaniem Kościoła. Ostatecznie o politykach prawie w tym dokumencie nie ma. Jest jedno czy dwa zdanie takie bardzo ogólne. Wydaje się, że to jest m.in. sprawa nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Pierre'a, który dość mocno interweniował w tej sprawie. A mimo wszystko wydaje się, że debata wokół Joe Bidena wśród amerykańskich katolików, zostawmy innych, wciąż istnieje. Zatem jaka jest sytuacja w tej chwili w Kościele katolickim z Joe Bidenem? Mówiąc inaczej, jak katolicy, jedni i drudzy, tak już przepowiadając pewnie trochę temat naszej rozmowy, do tej postaci podchodzą? No myślę, że celnie pan redaktor przepowiedział kierunek, w jakim pójdzie ta rozmowa, bo odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o jakiej grupie katolików w Stanach Zjednoczonych mówimy. Obecnie katolicy to jest mniej więcej 1/5 amerykańskiej populacji, nieco ponad 50 milionów ludzi. I jeżeli spojrzymy na to, jakie ci katolicy mają preferencje polityczne, to bardzo łatwo zauważyć, że to nie jest spójna grupa. To znaczy oni dzielą się mniej więcej po połowie. W zależności od wyborów, raz katolicy w większości głosują na republikańskiego prezydenta, raz w większości na demokratycznego, ale te większości to jest niewiele powyżej 50%, a więc mamy taki układ 50-50, gdzie z jednej strony mamy katolików bardziej demokratycznych, z drugiej bardziej republikańskich. I jeżeli przyjrzymy się znowu tym grupom bliżej, jeżeli spojrzymy na to, jakie poglądy te grupy wyznają, w jakim kierunku się zwracają, kiedy patrzą na te najważniejsze kwestie, które dzisiaj wyznaczają osie sporów kulturowych, to widać bardzo wyraźnie, że kierują się tutaj nie tyle może nauczaniem Kościoła, albo w mniejszym stopniu decydujące jest nauczanie Kościoła, co linie właśnie podziałów partyjnych. To znaczy ci
katolicy, którzy chętniej głosują na republikanów, wyznają też katolicyzm taki bardziej konserwatywny. Natomiast ci, którzy głosują na demokratów, są już dużo bardziej otwarci, czy to w kwestii aborcji, czy to w kwestii imigracji. Więc ten podział jest bardzo widoczny w tej grupie. To nie jest grupa jednorodna i w związku z tym pytanie o to, jak postrzegany jest Biden, zależy bardzo mocno od tego, o którą grupę katolików pytamy. Te wszystkie problemy, które on ma z Kościołem katolickim, jeżeli to tak można nazwać, dotyczą właśnie tej grupy konserwatywnej, zarówno konserwatywnych katolików, jak i konserwatywnych biskupów amerykańskich, wśród których już na samym początku jego urzędowania pojawiły się wątpliwości co do tego, czy Biden na przykład powinien przyjmować Komunię Świętą ze względu na swoje stanowisko w sprawie aborcji, bo Biden mówi, że podziela naukę Kościoła katolickiego o tym, że życie zaczyna się od poczęcia, ale nie zamierza tej swojej wiary narzucać innym obywatelom, którzy być może tych poglądów nie podzielają. I w związku z tym nie zamierza przykładać ręki do żadnych zmian w ustawach ograniczających dostępność aborcji, na przykład w Stanach Zjednoczonych, co z kolei ci konserwatywni biskupi amerykańscy uznają za działanie sprzeczne z nauczaniem Kościoła i uważają, że tym bardziej należy jakby pokazać, że Biden jest nacenzurowanym, być może właśnie odmówić mu Komunii Świętej ze względu na to, że jest zaledwie drugim katolickim prezydentem w amerykańskiej historii i tym bardziej powinien być bliższy katolickiej ortodoksji. Więc na pewno po tej stronie konserwatywnej sojuszników nie ma. Natomiast wśród tych katolików bardziej otwartych prawdopodobnie jego wizerunek jest zdecydowanie lepszy. Nie wiem, czy to jest moment, w którym będziemy się zagłębiać w to, czy Joe Biden jest dobrym katolikiem, ale mogę ten wątek pociągnąć. No możemy się zapytać o to, czy jest dobrym katolikiem. Oczywiście jeśli chodzi o praktyki religijne, to jest zdecydowanie lepszym katolikiem niż Donald Trump był protestantem, bo to wiemy, że Joe Biden regularnie jest na mszy świętej w niedzielę. Donald Trump, jego poprzednik w niedzielę, nie był nawet w zborze protestanckim, tylko zazwyczaj grał w golfa. Mowa jest o tym, że Joe Biden odmawia regularnie różaniec. Są jego przepiękne wspomnienia dotyczące odchodzenia czy jego żony, czy jego syna z ostatnich lat i one są również przepojone wątkami religijnymi. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o jego postawę polityczną, no to w takim znaczeniu konserwatywnym niewątpliwie nie jest to konserwatywny katolik w polityce. Nie jest to konserwatywny katolik w polityce, ale nie powiedziałbym, że to nie jest w ogóle katolik w polityce. To znaczy, to jest, myślę, ciekawa figura Joe Biden, bo ten katolicyzm u niego nie służy wyłącznie do celów wyborczych. On bardzo często w różnych swoich wypowiedziach powoływał się czy to na encykliki papieża Franciszka, czy to na nauczanie Jana Pawła II, na świętego Augustyna powoływał się w mowie inauguracyjnej w tym roku w styczniu. Często jakieś cytaty z Biblii pojawiały się w jego przemówieniach. I myślę, że pewnych inspiracji jego religijnością można szukać również w tej polityce, którą kształtuje, tylko nie tam, gdzie chcieliby konserwatyści, bo amerykańscy konserwatyści bardzo zero-jedynkowo skupiają się na sprawie aborcji, rozstrzygając jakby ten stosunek, czy to tą jakość religijności danego polityka właśnie poprzez to, jak on się odnosi do tej jednej kwestii. No i tutaj rzeczywiście Biden przegrywa, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast on stara się odwoływać również do innych elementów katolickiego nauczania, między innymi tego dotyczącego pewnej solidarności społecznej, troski o biedniejszych, o słabszych obywateli, kategorii wspólnego dobra, czy wreszcie do tych wątków ekologicznych, które również papież Franciszek w ostatnim czasie częściej poruszał. To są tematy bliskie Bidenowi, o których on często mówi i które też znalazły odbicie w jego polityce, w tych kierunkach polityki, które przyjmował. No to widzieliśmy bardzo wyraźnie, że jego kadencja rozpoczęła się od planów ogromnych reform społecznych, które oczywiście w jakimś stopniu wynikają z kierunku, w jakim zmierza Partia Demokratyczna, ale myślę, że ciekawe jest to, że sam Biden postrzega to również w pewnym stopniu jako realizację katolickiej nauki społecznej. To jest chyba wątek, który nam w Polsce trochę umyka, a to jest przecież prezydent, który idąc do wyborów w 2020 roku jako jeden z celów, które sobie założył, postawił
przywrócenie amerykańskiej duszy. To nie jest jednak język, który często słyszymy od polityków, nawet w Polsce. Tak, ale powiedzmy też, że w jego przypadku to jest o tyle istotne, że my w Polsce często nie mamy świadomości, jak neoliberalnym państwem są Stany Zjednoczone. To znaczy, to co dla Polski jest oczywiste i co nawet nie wynika z katolickiej nauki społecznej, na przykład urlopy macierzyńskie, to dla Stanów Zjednoczonych wcale oczywiste nie jest, nawet dla demokratów niektórych, dodajmy, nie tylko dla republikanów. Szeroka pomoc społeczna, ogólnodostępna służba zdrowia czy opieka medyczna. Wszystkie te rzeczy, które wydają się być oczywistą zdobyczą chadecji i socjaldemokracji w Europie, to trzeba oddać tym dwóm nurtom, to w Stanach Zjednoczonych bynajmniej nie jest oczywiste i ja to powtórzę jeszcze raz. Nie tylko dla republikanów z Tea Party, ale również dla niektórych, w tej chwili coraz mniej licznych, ale jednak także dla niektórych demokratów. Oczywiście i tym wyróżnia się ta propozycja Joe Bidena i dlatego to podkreślam, że to wynika w pewnym sensie dla niego z katolickiej nauki społecznej, że być może jest to sposób na to, by przynajmniej część Amerykanów przekonać do tego rodzaju programów, bo dla wielu z nich tego rodzaju działania kojarzą się w jasny sposób z jakąś inkarnacją socjalizmu, w związku z czym z czymś, co należy radykalnie odrzucić. Tymczasem Biden stara się to przedstawić nie jako program inspirowany myślą Karola Marksa, ale właśnie nauczaniem Kościoła, Biblią, czegoś, czym nawet protestanccy wyborcy mogą się przejąć i co mogą przyjąć za swoje. Myślę, że to jest też ciekawe w tym sensie, że Biden posługuje się tymi nawiązaniami do swojej własnej religii, że pokazuje też to jednocześnie, jak bardzo zmieniło się postrzeganie katolików w Stanach Zjednoczonych, że kandydat na prezydenta nie musi się obawiać mówienia o swojej religii. To może też z polskiej perspektywy brzmi dziwnie, ale Stany Zjednoczone są krajem przede wszystkim protestanckim i mają bardzo długą tradycję obaw co do tego, że katolicki polityk może mieć podwójną lojalność nie tylko wobec Stanów Zjednoczonych, ale wobec Waszyngtonu. Słynna jest ta wypowiedź Johna Kennedy'ego, pierwszego katolickiego prezydenta z lat 60., który mówił wtedy jeszcze, te 60 lat temu, że jest przede wszystkim kandydatem, a później prezydentem z Partii Demokratycznej, który przypadkiem niejako jest katolikiem. Chciał w ten sposób zasygnalizować, że tutaj żadnej podwójnej lojalności nie będzie. A im dalej cofniemy się w amerykańską przeszłość, tym te obawy były większe. Gdzieś ostatnio mignęła mi taka grafika z końca lat 20., kiedy to Al Smith rywalizował z Herbertem Hooverem o stanowisko prezydenta. Smith również był katolikiem i wtedy gazety publikowały na przykład takie żarty rysunkowe, na których możemy zobaczyć biskupów wraz z papieżem zasiadających w gabinecie owalnym i prezydenta, który im usługuje. Tak sobie wtedy ówcześni Amerykanie wyobrażali problem z katolickim prezydentem. Także to, że w tej chwili ten katolicyzm już zupełnie nie jest kontrowersyjny, że większość Amerykanów, bo takie badania mamy, pozytywnie wyraża się, czy pozytywnie postrzega papieża Franciszka i że katolicki polityk może wprost mówić o tym, że swoją wiarę używa jako pewną inspirację dla programu politycznego, to jest też pewna fundamentalna zmiana, która w ostatnich dekadach zaszła w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, że pojawił się papież Franciszek, bo do niego też nie sposób nie nawiązać. Z perspektywy Watykanu ta zmiana, to jest pewien paradoks, tak się może wydawać części polskich katolików, ale z perspektywy Watykanu to jest zmiana na lepsze. To znaczy Joe Biden jest z perspektywy papieża Franciszka, jak się zdaje, lepszym prezydentem niż Donald Trump. Donald Trump uważany był za populistę, za człowieka rozgrywającego religijność. Także sam Trump wielokrotnie niechętnie wypowiadał się o Franciszku. Joe Biden z tej perspektywy jest człowiekiem, którego linia ideowa, linia polityczna wydaje się być bliższa Watykanowi, co, jak sądzę, nie było bez znaczenia przy powstawaniu tego dokumentu o spójności eucharystycznej i o tym, że w zasadzie brakuje w nim jakichkolwiek odniesień do polityków. Pamiętajmy, że tam w ogóle nie byłoby wprost odniesień do nazwisk. To byłby ogólny dokument. Rudolf Giuliani przecież też był niespójny eucharystycznie z wielu powodów, a był republikaninem i zwracali mu na to uwagę zresztą biskupi. Natomiast niewątpliwie jest tak, że z perspektywy Watykanu to jest zmiana i to jest pewien paradoks, być może z polskiego punktu widzenia. Zmiana na fotelu prezydenta to jest zmiana na lepsze.
I to chyba znowu wynika z tego podziału Kościoła katolickiego, który obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, bo również papież Franciszek, jeżeli chodzi o to, jak postrzegają go amerykańscy katolicy, spotyka się mniej więcej z analogicznym podziałem opinii. To znaczy ci bardziej konserwatywni katolicy i również bardziej konserwatywni biskupi mają spory problem z papieżem Franciszkiem, podczas gdy ta bardziej otwarta część amerykańskiego kościoła postrzega go pozytywnie. No i tu rzeczywiście występuje pewna bliskość linii Bidena i papieża Franciszka, przynajmniej w tych kwestiach społecznych czy związanych z ochroną środowiska naturalnego, no bo już raczej nie w kwestii aborcji, to jest jasne. Natomiast no, wydaje się, że tak, tutaj wpływ również na ten dokument wydany przez amerykańskich biskupów ze strony Watykanu chyba był spory. Mieliśmy też mocny sygnał poparcia papieża dla prezydenta Bidena, który kiedy ostatnio odwiedził Rzym przy okazji szczytu G20 spotkał się również z papieżem i jak podają reporterzy, podczas tego spotkania papież miał wprost powiedzieć, że jego zdaniem Joe Biden jest dobrym katolikiem. No to chyba trudno wyobrazić sobie mocniejszego sygnału poparcia i mocniejszego potwierdzenia, że ta linia papieska i Joe Bidena, jeżeli chodzi przynajmniej o niektóre aspekty polityki, jest zbieżna. Zatrzymajmy się jeszcze na migrantach, bo to jest taka linia podziału, która idzie trochę inaczej, o tak bym powiedział. To też jest bardzo ciekawe z polskiego punktu widzenia, dlatego że nawet konserwatywni biskupi, ci, którzy bardzo mocno na przykład bronią życia i bardzo mocno krytykują Joe Bidena za jego takie stanie w rozkroku nad tą kwestią, to równocześnie popierają go, albo przynajmniej nie popierali Donalda Trumpa w kwestiach migracyjnych, co też jest dość oczywiste. No bo Kościół katolicki, jeśli chodzi o swoją liczebność, nie kurczy się. Nie dlatego, że jest taki silny, bo po skandalach seksualnych odeszło od niego bardzo wielu katolików, ale dlatego, że cały czas docierają do niego nowi migranci, mówiąc inaczej, nowi katolicy z Ameryki Łacińskiej, latynosi, którzy legalnie albo nielegalnie, bo to oczywiście różnie bywa, przekraczają granice i zasilają parafie katolickie, które są już w dużej mierze w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych albo dwujęzyczne, angielsko-hiszpańskie, a w niektórych miejscach można złośliwie powiedzieć, że są już jednojęzyczne i to są parafie po prostu hiszpańskojęzyczne. To jest prawda i to tutaj jeszcze kilka innych kwestii można zaznaczyć. Po pierwsze, rzeczywiście ci konserwatywni biskupi raczej nie przychylali się do stanowiska Donalda Trumpa w sprawie imigracji, ale już kiedy spojrzymy na to, jak patrzyli na to konserwatywni katolicy, to widać bardzo wyraźnie ten podział, o którym mówiłem wcześniej, na katolików republikańskich, czy deklarujących się jako wyborcy republikanów i katolików deklarujących się jako wyborcy partii demokratycznej. I tutaj wśród katolików związanych emocjonalnie przynajmniej z partią republikańską widać, że ten sprzeciw wobec imigracji jest raczej bliższy polityce Donalda Trumpa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten napływ katolików z Ameryki Łacińskiej najprawdopodobniej będzie jeszcze dalej zmieniał obraz polityczności amerykańskich katolików jako takich, ponieważ widać w badaniach bardzo wyraźnie, że o ile wśród katolików białych przeważa raczej skłonność w kierunku republikanów, o tyle katolicy pochodzący z Ameryki Łacińskiej są przynajmniej 2/3 wyborcami Partii Demokratycznej i to się nie zmienia od wielu lat. Także ich dalszy napływ będzie prawdopodobnie powodował, że będzie rósł ten odsetek katolików głosujących na Partię Demokratyczną, a być może w związku z tym również, że będą się liberalizowały postawy amerykańskich katolików, jeżeli przyjąć, że rzeczywiście tutaj w tych kwestiach społecznych czy światopoglądowych bardzo silnie na katolików oddziaływuje ta partia, którą decydują się wspierać w wyborach. I kończąc naszą rozmowę, nie mogę nie zapytać o to, co się dzieje w ogóle w amerykańskiej polityce. Joe Biden zapowiedział wielki pakiet reform. On ma przejść jedną ustawą
bo tylko w ten sposób w ogóle może się udać przeforsowanie go. To są też gigantyczne środki na pomoc socjalną, na rozwój infrastrukturalny, na wiele takich projektów, o których już mówiliśmy, które są oczywiste z europejskiego punktu widzenia, ale wygląda na to, że on nawet nie ma tak do końca poparcia we własnej partii, żeby ten projekt przeprowadzić. I rozumiem, że to bardzo podobnie to wygląda wśród amerykańskich katolików. No, tutaj komplikacji jest kilka. Te reformy zostały rozdzielone na dwa pakiety. Jeden to była ustawa ta infrastrukturalna, która przeszła również głosami republikanów. Oczywiście niezbędne były pewne kompromisy, pewne dookreślenie tego, co obydwie strony rozumieją jako tą infrastrukturę, którą należy wesprzeć z budżetu państwa. Natomiast to się udało zrealizować. Natomiast drugiego pakietu reform nie da się przepchnąć w taki normalny, ustawowy sposób, ponieważ republikanie kategorycznie odmawiają poparcia dla tego rodzaju rozwiązań, w związku z czym Biden stara się te rozwiązania przepchnąć przy okazji ustawy budżetowej, gdzie potrzebuje już wyłącznie głosów własnego obozu, ale tu rzeczywiście pojawiły się pewne podziały, ponieważ bardziej umiarkowani demokraci nie są skłonni do wydawania aż tak wielkich kwot pieniędzy, a może po prostu też zwietrzyli okazję, by coś dla siebie, dla własnych okręgów, dla własnych wyborców wyciągnąć, szachując niejako własny obóz polityczny, więc te podziały wśród demokratów dosyć mocno i na dosyć długo Joe Bidena zablokowały. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zapatrują się na to katolicy, przyznam szczerze, że tego rodzaju badań nie widziałem. Mogę jedynie przypuszczać, że tutaj podział znowu jest dosyć bliski tej linii partyjnej, która dzieli katolików, i ci bardziej związani z partią demokratyczną będą również przychylniej patrzeć na te pakiety reform społecznych, również rozumiejąc je w kluczu katolickiej nauki społecznej, a nie tylko większej troski o słabszych, jaką proponuje Partia Demokratyczna. Ale z tego, co pan mówi, to trochę wynika, że ta część, nazwijmy ich, konserwatywnych katolików, związanych z Partią Republikańską, bo tak ujmijmy to jeszcze bardziej politycznie i partyjnie, trochę na sprawy społeczne patrzy w kluczu no takim mocno neokalwińskim, takiej teologii sukcesu. To znaczy, jak się komuś nie udało, no to jest jego wina i musi ponosić tego konsekwencje. Nie ma żadnych powodów, żeby państwo mu pomagało. To nie jest wizja, która byłaby spójna z tym, co o solidarności społecznej mówił Leon XIII, a później i Paweł VI, i Jan Paweł II, i Benedykt XVI, no nie mówiąc już o Franciszku. No mam wrażenie, że tak, że na ten światopogląd, przynajmniej w tych kwestiach społecznych Partii Republikańskiej, jej wyborców, w tym również wyborców katolickich, bardzo mocno oddziaływały te nurty protestanckie, bardzo mocno odcisnęła swoje piętno, czy swój ślad na konserwatyzmie amerykańskim działalność ewangelikalnych chrześcijan. I również to, że ta kwestia aborcji jest takim absolutnie kluczowym papierkiem lakmusowym pokazującym, kto stoi po której stronie, to również mam wrażenie jest efekt działania ewangelikalnych chrześcijan, ewangelikalnych protestantów, i to w jakimś sensie przeniosło się również na katolików. Tutaj na marginesie mała uwaga, kiedy mówiłem o tym, że papież Franciszek jest zasadniczo pozytywnie postrzegany przez Amerykanów, choć to się różni rzeczywiście w zależności od tego, czy mówimy o tych bardziej republikańskich katolikach, czy bardziej demokratycznych, ale w większości grup ponad 50% ankietowanych deklaruje, że postrzega papieża pozytywnie. Jest jedna grupa ankietowana, przynajmniej na jedną udało mi się trafić, która w większości patrzy na papieża negatywnie, i to są właśnie ewangelikalni chrześcijanie. To również chyba trochę nam wyjaśnia, jeżeli chodzi o te stosunki kościoła, polityki i tych kwestii społecznych w Stanach Zjednoczonych. Ale to już jest zupełnie inna historia, bo to i korzenie są takie, że jednak papież uchodził za antychrysta wśród ewangelikalnych chrześcijan, także wśród wcześniej niektórych luteran, ale to już dawno czasy minione. Później Ku Klux Klan kierował się przecież nie tylko przeciwko Afroamerykanom, ale także przeciwko katolikom. Stąd ta historia z lat 20. o Alu Smithie, o którym mówiłem, i tych bardzo antykatolickich grafik, które były pod jego adresem wypuszczane. No to był właśnie ten moment, kiedy Ameryka, przynajmniej ta biała katolicka Ameryka, była przerażona napływem Włochów, Polaków, Ukraińców, Irlandczyków, którzy
no, wzmocnili ten komponent katolicki i w ten sposób zagrażali tej, jak oni uważali, pierwotnej strukturze, czy też pierwotnej kulturze Ameryki. No tak, a ostatnim elementem jest to, że rzeczywiście papież Franciszek prezentuje linię etyczno-społeczną, radykalnie inną niż niemała część ewangelikalnych chrześcijan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Kochut, amerykanista, podcast po amerykańsku i Klub Jagielloński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. I znowu będziecie Państwo zaskoczeni. Będę chwalił polskich biskupów. Komunikat po kolejnej konferencji plenarnej Episkopatu Polski jest naprawdę dobry, przemyślany i ewangeliczny. Zacytujmy go. Z wielką uwagą biskupi analizowali skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Pełni poparli wyrażone 10 listopada stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, stanowczo potępiające wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski. Biskupi przypominają, że w wielu wypadkach migranci są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych. Równocześnie wyrażają wdzięczność funkcjonariuszom służb mundurowych, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, którzy w tej trudnej sytuacji ofiarnie wypełniają powierzony im obowiązek obrony naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkającym na terytorium Polski. Słowa uznania i wdzięczności wyrażają także pod adresem mieszkańców przygranicznych miejscowości i parafii, działających tam skutecznie placówek Caritas, wolontariuszy organizacji pozarządowych za medyczną i humanitarną pomoc okazaną migrantom, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nad samą granicą, jak i w ośrodkach dla cudzoziemców. W tym duchu biskupi zwracają się do rządzących, by skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów, podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielenia mu w duchu Ewangelii koniecznego wsparcia. Usilnie proszą o umożliwienie dostępu do potrzebujących, tak teraz, jak i po zakończeniu stanu wyjątkowego. Pasterze Kościoła katolickiego pisali dalej biskupi, podkreślają, że nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Nie ma też wewnętrznego konfliktu między dobrze rozumianym patriotyzmem i koniecznością obrony naszych granic, a pomocą bliźniemu w potrzebie, w duchu dobrego Samarytanina. To wszystko napisali polscy biskupi i naprawdę warto wczytać się w te słowa. One są realnym i pełnym wyrazem tego, co może i powinien myśleć i zrobić dobry, wierzący chrześcijanin. Nie ma jednak co ukrywać, że jeśli popatrzeć na zwyczajnych katolików, na polskie parafie, to wydaje się, że ten przekaz do wielu z nas nie dociera. I nie ma w tym zapewne nic zaskakującego. Lęk przed niespodziewanym, przed nieznanym, jednostronne, bo pokazujące sytuację tylko z perspektywy polskich służb, obrazy prezentowane w mediach, a pochodzące właśnie z nagrań wojskowych, są jedną z najsilniejszych emocji. Nie ma się co zatem dziwić, że ludzie się obawiają. Nie jest też niczym zaskakującym, że wielu obawia się eskalacji. To także naturalna, nawet jeśli lekko przesadzona, reakcja na nieznane. Oczywistym jest także poczucie solidarności z polskim wojskiem, z polską Strażą Graniczną czy z policją. To także jest coś całkowicie zrozumiałego, że się ową solidarność manifestuje. Tyle, że do tego wszystkiego nie jest nam potrzebne chrześcijaństwo. To wszystko są emocje naturalne, oczywiste, związane z zupełnie podstawową zasadą obroną swoich. Kościół ma nas jednak z tego naturalnego spojrzenia wyprowadzać i przeprowadzać ku innej, głębszej logice. Logice, która jest wbrew logice świata. Nie ma bowiem nic światowego w tym, by kochać swoich nieprzyjaciół, by wybaczać krzywdzącym, by nadstawiać drugi policzek. Niezgodne z nauką świata i z logiką świata są także niezmiernie mocne wezwania proroków Starego Testamentu, którzy nieustannie wzywają do postrzegania Boga w przybyszach i na każdą niesprawiedliwość reagują gniewem, a niekiedy wściekłością. Można oczywiście te słowa wyeliminować z myślenia chrześcijańskiego. Można uznać cytowanie ich za tani sentymentalizm. Ale jeśli z chrześcijaństwa wyeliminujemy ewangeliczne wezwanie do miłości, do miłości nieprzyjaciół, do solidarności z przybyszami, do etyki wbrew logice świata, do szacunku dla każdej osoby i widzenia w niej Chrystusa, to zostaje nam wygodna w użyciu politycznym plemienna religia tożsamości. Pytanie tylko,
ile będzie ona miała wspólnego z tym, do czego zaprasza nas Chrystus? Czy nie będzie ona tylko plemiennym, pozornie schrystianizowanym pogaństwem? Zaskakuje mnie nieustająco również to, że choć ten element nauczania katolickiego o stosunku do migrantów jest niezmienny i jest od wielu lat powtarzany przez kolejnych papieży, jest odkrywany przez polską opinię publiczną dopiero teraz. Otwartość na migrantów, wezwanie do ich przyjmowania, choć oczywiście pozostaje w związku z pochodzeniem samego Franciszka, a także z wyzwaniem, jakim są kolejne fale migracyjne, z jakimi mierzy się świat w czasie trwania jego pontyfikatu, nie są niczym nowym. Poprzednicy Franciszka mówili i głosili dokładnie, ale to naprawdę dokładnie to samo. Zacytujmy najpierw Jana 23, który tak pisał w encyklice Pacem in Terris. Nie będzie więc od rzeczy przypomnieć w tym miejscu ludziom, że tacy uchodźcy posiadają swą godność osobową i że ich osobowe prawa muszą być uznawane. Uchodźcy nie utracili tych praw dlatego, że zostali pozbawieni swojego kraju ojczystego. Do osobowych praw ludzkich zalicza się i to, że każdemu wolno udać się do tego kraju, w którym ma nadzieję łatwiejszego zaspokojenia potrzeb własnych i swej rodziny. Dlatego obowiązkiem sprawujących władzę w państwie jest przyjmowanie przybywających cudzoziemców i jeśli jest to zgodne z nieprzesadnie pojmowanym dobrem społeczności, w której piastują władzę, przychylne ustosunkowanie się do ich prośby o włączenie do nowej społeczności, mówił i pisał Jan 23. Więc jak widać, to naprawdę nie jest nic nowego. Paweł VI, by zacytować następnego papieża, pisał w ten sposób. Jest rzeczą bezwzględnie konieczną przezwyciężenie ciasnej postawy nacjonalistycznej i uchwalenie ustawy przyznającej im prawo do emigracji, sprzyjającej ich integracji, ułatwiającej im awans zawodowy oraz zdobycie przyzwoitego mieszkania, do którego w razie potrzeby mogliby sprowadzić swoje rodziny. Jest obowiązkiem wszystkich, pisał dalej Paweł VI, a szczególnie chrześcijan, dokładać energicznych starań, by zaprowadzić prawdziwe braterstwo, będące niezbędną podstawą autentycznej sprawiedliwości i warunkiem trwałego pokoju. Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych. Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia ze sobą powiązane, że Pismo Święte powiada: kto nie miłuje człowieka, nie zna Boga, pisał Paweł VI w liście apostolskim do kardynała Maurice'a Roy. Jan Paweł II szedł dokładnie tą samą drogą. I żeby to zobaczyć, wystarczy sięgnąć po wydany przez Papieską Radę Justitia et Pax program społeczny Wybór tekstów Magisterium Kościoła. Jan Paweł II w adhortacji posynodalnej Ecclesia in America pisał tak. Należy zwracać uwagę na prawa migrantów i ich rodzin, na szacunek dla ich godności ludzkiej, również, to bardzo kluczowe słowa, również w przypadku migrantów nielegalnych. Odnośnie migrantów potrzebna jest postawa gościnności i troskliwości, która zachęciłaby ich do integracji w życie kościelne bez naruszania ich wolności i właściwej im tożsamości kulturowej, pisał święty Jan Paweł II w adhortacji posynodalnej Ecclesia in America. Nie brakowało także w tekstach papieża z Polski jasnego odrzucenia lęku przed odmiennością, a także resentymentów nacjonalistycznych. Pisał Jan Paweł II tak. Lęk przed odmiennością, wzmacniany przez resentymenty natury historycznej i celowo podsycany przez osobników pozbawionych skrupułów, może doprowadzić nawet do negacji człowieczeństwa innego, na skutek którego ludzie zostają wciągnięci w wir przemocy, która nie oszczędza nikogo, nawet dzieci. A przecież jeśli spróbujemy spojrzeć obiektywnie na rzeczywistość, możemy dostrzec, że mimo wszystkich różnic dzielących ludzi i narody, między nimi istnieje pewna podstawowa wspólnota, jako że różne kultury nie są w istocie niczym innym, jak różnymi sposobami odpowiedzi na pytanie o sens istnienia człowieka, mówił Jan Paweł II do Zgromadzenia Ogólnego ONZ już w roku 95. Jeszcze mocniej brzmią słowa wypowiedziane kilkanaście miesięcy później w orędziu na Światowy Dzień Migranta, w którym papież Polak uznaje gościnność wobec obcych
za jeden z wyznaczników naszej wiary. Jan Paweł II mówi tak: wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw, wskazywał Jan Paweł II. A teraz katechizm Kościoła katolickiego, żeby nie było, że on o tym nie traktuje. Otóż w katechizmie czytamy: narody bogate są zobowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców poszukujących bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć w kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzając przybysza opiece tych, którzy go przyjmują, głosi, uwaga, katechizm Kościoła katolickiego. Papież Franciszek o tej sprawie mówił także wielokrotnie i na wiele różnych sposobów. Nie będę już tych wypowiedzi wszystkich przypominał, bo bez wątpienia Państwo je doskonale znacie. Czy oznacza to, że obowiązkiem chrześcijańskim jest po prostu otwarcie granic i kompletnie pozbawione kontroli przyjmowanie migrantów? Papież Franciszek, choć wyraźnie z jego ust przebijają się rozmaite zachęty do otwartości, nic takiego nie głosi. A w rozmaitych jego wypowiedziach znaleźć możemy mocne przypomnienie, że przyjmowanie migrantów wymaga od polityków rozsądku i świadomości zarówno zasad bezpieczeństwa, jak i możliwości społecznych czy finansowych. Ten z konieczności bardzo krótki przegląd nauczania papieskiego w tej sprawie pokazuje, że przyjmowanie migrantów, że pomoc im nie jest niczym w Kościele nowym. W tej sprawie nauczanie Kościoła nie tylko się nie zmienia, ale staje się coraz głębsze i coraz bardziej istotne. I nie jest odpowiedzią na wszystkie te słowa argument z porządku miłości, z Ordo Caritatis, na które powołuje się znacząca część konserwatywnych liderów opinii. Porządek miłości oczywiście szereguje zobowiązania wobec różnych kategorii osób. Ale uwaga, nie wówczas, gdy po jednej stronie mamy zagrożone życie nawet osoby w porządku miłości nam odległej, a po drugie wygodę, poczucie bezpieczeństwa czy dobrostan osób nam bliskich. Wtedy, w takiej sytuacji, podstawowym obowiązkiem jest ratowanie życia także przybysza. To jest właśnie Ordo Caritatis, fundamenty etyki chrześcijańskiej, o których naprawdę warto pamiętać. A teraz czas na ponowną rozmowę, tym razem z doktorem Maciejem Milczanowskim, politologiem i kapitanem rezerwy. I właśnie z nim porozmawiam o tym, czy rzeczywiście pomoc humanitarna i obrona polskich granic muszą stać w sprzeczności. A moim Państwa gościem jest dr Maciej Milczanowski, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, także kapitan rezerwy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam. No więc zacznijmy od takiego pytania. Jesteśmy w sytuacji niewątpliwie wojny hybrydowej, tak można powiedzieć, na granicy polsko-białoruskiej, nie tylko zresztą polsko-białoruskiej, ale również polsko-białoruskiej toczy się wojna hybrydowa, a równocześnie jesteśmy w sytuacji kryzysu humanitarnego, który też tam się rozgrywa. Jaką pana zdaniem, pana doktora zdaniem, powinna zostać przyjęta strategia w tej sytuacji? Mówiąc inaczej, jak się powinniśmy zachowywać, żeby z jednej strony nie przegrać tej wojny, nie doprowadzić do jej jakiejś eskalacji dalszej, czy do jej zbyt długiego trwania, a z drugiej strony, żeby, jeśli to możliwe oczywiście, nie dopuścić do tego, żeby ten kryzys humanitarny, który jest niewątpliwie istotnym elementem tej rozgrywki, trwał dłużej albo jeszcze mocniej się rozlał, tak żeby rzeczywiście zaczęło dochodzić do wielu śmierci. Na razie media donoszą o tym, że do śmierci już doszło i dzieci. Nie wiemy do końca po której stronie i osób starszych, ale na razie są to jednostkowe przypadki. Każdy jest dramatyczny. Ale im ich będzie więcej, tym wiadomo, że z perspektywy także takiej wojny informacyjnej, tym sytuacja Polski, a nie Białorusi, to też jest istotne, będzie trudniejsza. Zatem jaka powinna być w tej chwili nasza jako Polski strategia? No właśnie, tutaj generalnie jak rozmawiamy o takich tematach, to
pojawiają się dwa takie radykalne głosy. Jeden wpuszczać wszystkich i już, no bo jesteśmy państwem katolickim, humanitarnym, cywilizowanym i tak dalej. No i drugi głos nie wpuszczać w ogóle nikogo, no bo to zagrożenie, nawet pokazywano obrazki tak zoofilskie gdzieś w mediach niby poważnych, więc takie straszenie totalne wszystkimi. No i oczywiście oba stanowiska są dyktowane albo zupełnym jakimś oderwaniem od człowieczeństwa, od ludzkości, od humanitaryzmu także, albo niezrozumieniem no, kwestii bezpieczeństwa. Tak naprawdę strategie w tak skomplikowanej sytuacji też muszą być skomplikowane i to zawsze mnie uderza, kiedy spotykam, kiedy rozmawiam także z dziennikarzami, oni żądają prostych odpowiedzi. Proszę powiedzieć tak czy tak, wpuszczać czy nie wpuszczać. Oczywiście wymaga taka sytuacja, która jest przecież preparowana, generowana przez polityka, który jest przyparty do ściany, który no, ma wiele do stracenia. Jest to też część dużej gry geopolitycznej. Wymaga skomplikowanych odpowiedzi, wymaga złożonej polityki i nie ma tutaj odpowiedzi właśnie takich prostych, którymi no, posługuje się większość teraz, no nie tylko właśnie tak zwanych obserwatorów sceny, tak, ale także niestety wielu polityków posługuje się takimi bardzo prostymi kalkami, to wprowadza więcej zamętu niż tak naprawdę upraszcza, bo prostych rozwiązań nie ma, więc moim zdaniem trzeba właśnie zróżnicowaną politykę prowadzić. Z jednej strony oczywiście wzmacniać obronę granicy z przyczyn oczywistych. No przecież ta granica może służyć do różnego rodzaju działań, różnego rodzaju prowokacji. Widzimy no nawet samo to, co już się działo, to rzucanie kamieniami, oślepianie laserem, różnego rodzaju tam próby przekraczania granicy w sposób taki bardzo agresywny, bo tu nie chodzi o samych migrantów, tylko właśnie o sposób pokonywania tych zapór, to pokazuje, że wzmacnianie granicy jak najbardziej ma sens. Ja sam zawsze mówię, że wolę budować mosty niż mury. Jestem nadal tego stanowiska, ale czasami w sytuacji takiej bardzo brutalnej agresji jest potrzebna. A z drugiej strony powinniśmy my jako właśnie państwo cywilizowane w środku Europy pokazywać, że jesteśmy ludźmi otwartymi, że potrafimy także przyjąć ludzi w trudnej sytuacji. I tu jest potrzebna weryfikacja osób, które zamierzają tą granicę pokonywać. W ogóle też następuje taka generalizacja bardzo niedobra dla nas, dla Polski, w którą my niestety wchodzimy, w taką retorykę, że oto mamy przeciwko sobie Białoruś, mamy przeciwko sobie uchodźców i mamy przeciwko sobie Łukaszenkę. Tak naprawdę powinniśmy zredukować ilość tych przeciwników do reżimu pana Łukaszenki i naprawdę widzieć to, że zarówno Białorusini, przecież dopiero co się bardzo no, gremialnie czy w dużej ilości buntowali przeciwko temu reżimowi, no i uchodźcy są czy uchodźcy, no migranci powiedzmy, bo tutaj ich status jest no, trudny do określenia, jeżeli tak naprawdę nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Też wielu z nich jest na pewno w trudnej sytuacji. Część z nich może faktycznie być osobami niebezpiecznymi, bo przecież rekrutacja do tej akcji była realizowana przez służby wywiadowcze Białorusi i Rosji. No i być może rzeczywiście gdzieś pośród tych ludzi są umieszczani ludzie, którzy mogą generować jakieś problemy tutaj natury właśnie takiej powiedzmy jakichś tam związanych, nie wiem, z terroryzmem czy z jakąś destabilizacją. No i tutaj weryfikacja jest w oczywisty sposób konieczna, ale tą weryfikację możemy robić. Jesteśmy dużym państwem, które ma pewne możliwości, ma sojusze i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie taką weryfikację przynajmniej w jakimś czasie prowadzić. Jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, zupełnie tych 30 paru osób, można było całą tą grupę przyjąć i bezpiecznie ją zweryfikować, odebrać tą broń Łukaszence i wzmacniać właśnie ochronę granic, ale w sposób profesjonalny. A nie taki, że no wbijamy jakieś słupy, które się gdzieś tam upadają. No, wyglądało to też niedobrze. No i kolejna sprawa to kwestia mediów, które no ja uważam, że w dzisiejszym świecie odcinanie mediów to jest kolejny samobój, bo po stronie białoruskiej przecież Łukaszenka, który no tak katastrofalnie brutalne działania prowadził, ale zapraszał media zachodnie i próbował pokazywać się w dobrym świetle, i wskazując na Polskę, która odcina media. No, to jest po prostu no, zero-jedynkowo widać, że
coś jest nie tak. I wydaje mi się, że tutaj, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, że przecież nie musimy wpuszczać media na zasadzie wolnoamerykanki. No możemy z nimi pewne zasady ustalić. To jest jednak rejon konfliktu. I tak jak w Iraku, gdzie miałem okazję służyć, też pewne zasady były z dziennikarzami ustalane. Nie na zasadzie cenzury, ale pewnego rozsądku interesu narodowego. Tak samo tutaj wydaje mi się, że dałoby się częścią przynajmniej mediów dogadać, żeby w odpowiedni sposób jednak pewnych rzeczy nie przekazywać, które mogą szkodzić naszemu bezpieczeństwu. I tego wszystkiego nie zrobiono, więc ta strategia powinna zakładać także no, uwzględniać przynajmniej rolę Rosji w tym wszystkim i widzieć to, że Rosja jednak jest tutaj głównym rozgrywającym, a sami Rosjanie, czy przynajmniej władze rosyjskie chcą pokazać się w tym konflikcie jako taki rozjemca, czy taki powiedzmy łagodzący, a wiemy doskonale, że no, przynajmniej akceptować muszą te działania Białorusi. A więc wiele rzeczy tutaj no, można zrobić, wydaje mi się, lepiej i mamy do tego ludzi nawet w tym rządzie, którzy potrafiliby to robić. Tylko kwestia, czy mają rzeczywiście swobodę działań, czy ta swoboda nie jest jednak ograniczona ze względów takich powiedzmy partyjnych. To przejdźmy teraz po kolei wszystkie te elementy, które pan doktor wymienił. Zacznijmy od tego rozróżniania. To oczywiście jest znakomity pomysł, tylko trochę zadają przeciwnicy tego pomysłu takie pytanie, jak to zrobić? No mamy sytuację na granicy, oni są po drugiej stronie granicy. Jeśli przechodzą, no to przechodzą nielegalnie. Mamy przemoc. No, żeby ich zweryfikować, to trzeba by przynajmniej jakąś grupę wpuścić. I dopiero po wpuszczeniu można weryfikować, no bo trudno weryfikować po tamtej stronie, tak bym powiedział. To jest jednak dość oczywiste. A zatem jak taką weryfikację przeprowadzić? I to jest nawet niekoniecznie moje pytanie. To jest pytanie, które zadają sobie, czy nam wszystkim, także zwolennicy tej polityki, która teraz jest prowadzona. Jak to zrobić, nie wpuszczając migrantów, czyli nie ulegając presji Łukaszenki? Oczywiście tutaj jest wiele niewiadomych i tutaj no, mogę tylko dywagować, ale wydaje mi się, że takie państwo jak Polska, które ma kontakty zarówno z państwami zachodnimi, jak i Stanami Zjednoczonymi, ma możliwość weryfikacji nie tylko tutaj na granicy, ale także z krajów, z których ci ludzie przyjeżdżają, przynajmniej jakieś ograniczone, ja oczywiście nie mówię, że 100% da się zweryfikować, ale wydaje mi się, że jakąś grupę dałoby się dotrzeć do danych takich osób, nawet w krajach, z których ci ludzie wjeżdżają, jeżeli chodzi o Irak w tej chwili, mamy możliwości weryfikacji. Oczywiście Afganistan jest trudny dzisiaj do w jakimkolwiek kontakcie. No i na samej granicy wydaje mi się, że przez cały ten czas trwania konfliktu pojawiały się sporo możliwości fotografowania, nagrywania tych osób, w jakiś sposób monitorowania ich zachowania także. Ja bym też zwracał uwagę na to, że te osoby najbardziej agresywne no, powinny mieć jakiś sygnał, że to jakby przekreśla szansę na jakikolwiek potem jakiejkolwiek możliwości przedostania się, co też mogłoby trochę studzić te emocje. Komunikaty, które powinny być w językach znanych tym osób przekazywane, które też w jakiś sposób, oczywiście ta komunikacja jest bardzo trudna, cała sytuacja jest trudna, ja tutaj nie chcę mówić, że absolutnie nie ma tu łatwych rozwiązań, może to powinien na samym początku powiedzieć, bo często jak mówię o takich rozwiązaniach, to słyszę, ale to jest trudne. Oczywiście, że tak, no wszystko jest trudne w takiej sytuacji, chodzi o to, żeby robić jak najwięcej w tym kierunku i wydaje mi się, że pewne możliwości tutaj moglibyśmy mieć. Jeżeli chodzi o właśnie państwa takie jak Francję, Francja ma dość rozwiniętą tą sieć swoją wywiadowczą informatorów w różnych państwach na Bliskim Wschodzie. Być może udałoby się pozyskać jakąś część informacji właśnie z państw, z których ci ludzie przyjechali. Także lotniska tranzytowe, czy to w Turcji, no przecież tam też pewne informacje można zebrać. Widzimy, że Turcja jakoś bardzo tak aktywnie wspiera, przynajmniej jeżeli chodzi o deklarację, wspiera Polskę. Więc jest troszkę możliwości zarówno tam, jak i monitorowania sytuacji tu, no i przynajmniej prób szukania takich informacji i prób weryfikowania. No i kolejna kwestia to prób kanalizowania tego ruchu w miejsca legalne i prób normalnego kontrolowania tych ludzi. No ale najpierw trzeba by w ogóle otworzyć możliwości tym ludziom, żeby się przedostawali i podejmować się takiej weryfikacji.
Jeżeli zablokujemy i nie chcemy nic widzieć, słyszeć, schowamy głowę w piasek, no to oczywiście żadnej weryfikacji wtedy być nie może i wtedy mamy sytuację zero-jedynkową. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na mediach, bo to też jest taki element, moim zdaniem, również bardzo istotny. Ale dzięki temu, że media, czy przez to, że media zostały zablokowane, władza, także wojsko ma bardzo wygodną sytuację, dlatego że tak naprawdę jedyne oficjalne informacje, jakie mamy, no to są filmiki zamieszczane na stronach MON-u, MSWiA, Straży Granicznej, które zazwyczaj pokazują bardzo agresywne grupy migrantów, natomiast no nie pokazują tego na przykład, co dzieje się w lesie, co powoduje, że opinia publiczna ma zgodny z tym, czego chce władza, przekaz. Dopuszczenie tam mediów przynajmniej by go skomplikowało, bo to oczywiście nie jest tak, że media by nie pokazywały agresywnych migrantów, pokazywałyby ich również, no ale dodawałyby do tego również inne materiały, no pokazujące na przykład rodziny, które się tam przedostają, opowiadając historię ludzi, którzy się przedostali, a powiedzmy jeszcze jedną rzecz, ta granica mimo całej takiej hura optymistycznej narracji, ona nie jest szczelna. Niemieckie władze mówią, że już przynajmniej od 4 do 5 tysięcy osób do Niemiec się przez polską granicę teraz i wcześniej dostało, więc ten obraz byłby bardziej skomplikowany i trudniej byłoby budować taką narrację, jaką buduje się w tej chwili, a zatem być może z perspektywy władzy, która ma taką, a nie inną strategię, no to jest najlepsze z możliwych rozwiązań, nie dopuścić tam mediów, chociaż pojawiają się zapowiedzi, że one w końcu dopuszczone będą. No właśnie, moim zdaniem jest to krótkowzroczne spojrzenie, że to jest korzystne dla wojska, czy dla władzy zależy właśnie, jaka jest ta strategia. Jeżeli strategią jest wygranie następnych wyborów i bazowanie na takim właśnie najbardziej radykalnym grupie wyborców, to może rzeczywiście w kontekście wyborczym, może tak, nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o interes państwa i nasz, zauważmy, jak mówimy, wizerunek państwa, prawda, to wiele osób się żachnie i powie, a co tam wizerunek, ważna jest twarda polityka. Właśnie dzisiaj wizerunek jest bardzo ważny, to jest część polityki informacyjnej, część odpowiedzi na wojnę hybrydową, to wszystko buduje także możliwości. Ja rozmawiam z różnymi na przykład biznesmenami, którzy mówią, że właśnie przez takie kwestie wizerunkowe, przez te wszystkie kwestie reformy sądownictwa i tak dalej, nie chcę wchodzić w ogóle w te tematy, ale że trafią tak, że to jest teren, który no, jest postrzegany jako bardziej ryzykowny przez to, że no, władza jakoś tam wchodzi w różne kwestie takie właśnie. Więc to pokazywanie krótkowzrocznie może wydawać się korzystne, no bo pokazujemy, co chcemy, no ale jednocześnie mówiąc to, przyznajemy, że trochę jednak fałszujemy obraz, druga strona fałszuje w drugą stronę obraz i mamy dwie różne rzeczywistości. No i teraz każdy, kto sobie spogląda na te obrazki, dwa zupełnie różne, może sobie przyjąć, którą chce argumentację, a im dalej jest od naszych tutaj tej linii konfliktu, tym ma większą swobodę w przyjmowaniu gdzieś tam tej narracji, powiedzmy, nawet jeżeli nie pro Łukasz czy prorosyjskiej, to może mówić, a no to pewnie prawda jest po środku i jedni i drudzy mają rację. I bardzo wiele na pewno tego typu narracji pojawia się gdzieś tam na zachodzie, właśnie przez to, że no jakby jesteśmy ruszczanym, mówię informacyjnie, tak? Nie chodzi mi o przyczyny konfliktu, o jego generowanie, ale informacyjnie pokazujemy się jako ruszczane odbicie Łukaszenki, to wydaje mi się nie jest absolutnie dla nas korzystne, natomiast jest to korzystne dla samego Łukaszenki, który zaprasza media zachodnie, który zaprasza CNN i pokazuje z jego perspektywy, jak wygląda sytuacja. Oczywiście on odpowiednio przygotowuje na pewno tam powiedzmy scenariusz takiej wizyty i tym dziennikarzom trudno będzie dotrzeć do prawdy, aczkolwiek znając CNN na pewno będą próbować, ale my w ogóle tego nie robimy. Jesteśmy na przegranej pozycji, więc bardzo krótkowzroczne jest takie myślenie, że a to my zrobimy takie obrazki, jak nam pasuje, puścimy to w świat i mamy korzystniejszą sytuację. Można dzisiaj zmanipulować każdy przekaz, a my tu robimy to w taki bardzo prosty sposób. No wydaje mi się, że to nie jest dobra metoda. Oczywiście pozornie ułatwia sprawę, bo wojsko rzeczywiście ma łatwiejsze działania. Absolutnie jestem za tym, żeby nie ograniczać swobody wojskowych, jeżeli chodzi o ich możliwości operacyjne. Ale także wojskowym potrzeba pewnego takiego nadzoru ze strony organów cywilnych, bo oczywiście jeżeli nie ma żadnej kontroli zewnętrznej, no to pojawia się dużo pytań o
właśnie z metody przyjęte działania. I tu dochodzimy do kolejnego pytania. Czy między pomocą humanitarną, prawami człowieka, a działaniami, no jednak militarnymi, czy wojskowymi, nawet jeśli jest to wojna hybrydowa, no to tam armia, obrona terytorialna i straż graniczna prowadzi normalne działania militarne, na szczęście nie strzelając z ostrej broni. To jest oczywiście niezwykle ważne, ale jednak prowadzi te działania. Zatem czy między tymi trzema elementami, organizacjami humanitarnymi, czy działalnością humanitarną, prawami człowieka i skuteczną działalnością militarną, rzeczywiście zachodzi konflikt, bo bardzo często taką opinię, także od części wojskowych, ale nawet chyba częściej od polityków, możemy usłyszeć. Tak. I właśnie tu wchodzimy w obszar, który jest obszarem także moich badań naukowych. Ja zajmuję się tym od 10 lat badaniem właśnie funkcjonowania wojska jako narzędzia politycznego, ale zastosowanego nie w tak zwanej wojnie klasycznej czy wojnie totalnej, tak, w której mamy po prostu pokonać przeciwnika i zająć terytorium, tylko w wojnie czy w operacji stabilizacyjnej. A operacja stabilizacyjna jest właśnie odpowiedzią także na działania hybrydowe, na działania destabilizujące, jakby nie patrzeć, czyli poniżej progu otwartej wojny. I w takich działaniach wojsko potrzebuje troszkę innych jakby kompetencji niż takie twarde kompetencje militarne, czyli działania operacyjne, tak, różnego rodzaju, nie wiem, czy to strzelanie, czy to przemieszczanie się, patrole, konwoje i tak dalej, i tak dalej. To też jest jakaś część działań stabilizacyjnych, ale według tych, powiedzmy, danych zebranych przez generałów amerykańskich z Iraku, co dla mnie stanowiło podstawę badań, bardzo wiele na tym polu takich działań stabilizacyjnych się zmienia i zaczynamy inaczej postrzegać takie działania. Amerykanie wyciągali te swoje wnioski z Wietnamu, potem z Iraku, Afganistanu, ale sami przyznają, że jakby te same błędy były zawsze popełniane i pewnie będą nadal. Generał McMaster nawet zapisał coś takiego, że no nie umiemy wyciągać niestety wniosków z historii, popełniamy w kółko te same błędy. I wskazywali ci generałowie na to, że wojsko musi pełnić trochę inną rolę w działaniach stabilizacyjnych niż w klasycznej wojnie. Różnica jest zasadnicza. I tak naprawdę naszym celem nie jest pokonywanie przeciwnika, bo ten przeciwnik jest nawet trudny do zidentyfikowania, ale stabilizacja społeczeństwa i dlatego potrzeba więcej takich miękkich kompetencji. No, generał Mattis, z którym miałem okazję nawet rozmawiać w Stanach Zjednoczonych, nawet przeprowadził takie ćwiczenie, tak, przed wyjazdem do Iraku, że zaciągnął się na jakiś czas do takich operacji policyjnych w Los Angeles i tam uczestniczył w ich regularnych działaniach na ulicach Los Angeles z zorganizowaną przestępczością, żeby poznać inne metody działania niż militarne i potem wiele z tych wątków wprowadzał do działań wojskowych, szkolił wojsko przygotowujące się do wyjazdu właśnie z troszeczkę innych metod, które stosuje policja. Podobnie działania humanitarne, no w ogóle podzielono na kilka takich cegiełek, jakby te działania wojskowe. I jednym bardzo ważnym komponentem, który wchodził we wszystkie pozostałe, były właśnie działania informacyjne. To także od żołnierzy zależy, jak będą przekazywać informacje, czy ona będzie rzetelna i wiarygodna, czy będzie taką czystą propagandą sukcesu, zwycięstwa i właśnie przekazywania samych optymistycznych informacji, albo takich, które mają pokazać to wojsko tylko w dobrym świetle. No więc trzeba pokazać też troszeczkę tego, co się faktycznie dzieje, bo wtedy jesteśmy bardziej wiarygodni i tu bardzo ważny jest ten przekaz. Dlatego powstała taka koncepcja strategicznego kaprala, czyli takiej osoby, która funkcjonuje na jakby najniższym szczeblu tej hierarchii wojskowej, którego działania mogą mieć wpływ strategiczny na całą operację. Czyli jedno działanie niezgodne z zasadami, które zostanie gdzieś nagrane przez kogoś ukradkiem, puszczone, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to na przykład w Al Jazeerze, może przekreślić wysiłki całego państwa i całej operacji. Takie przypadki oczywiście miały miejsce wielokrotnie i problemem tam nie było to, że zostały nagrane te działania, tylko że doszło do tych działań i wyciągano wnioski dopiero wtedy, kiedy te nagrania były publikowane. Jeżeli
takich nagrań nie ma, tak? W ogóle nie pokazuje mi niczego. No to oczywiście powstaje mnóstwo wtedy podejrzeń. Każdy może sobie myśleć, co chce na dany temat. Dlatego polityka informacyjna jest bardzo istotnym elementem tych wszystkich elementów działań. Bardzo ważny jest też kontakt ze społeczeństwem i to, w jaki sposób potrafimy reagować właśnie na takie potrzeby najbardziej wydawałoby się jakby no błahe z perspektywy wojska, tak? Czyli tak jak w Iraku to było dostarczenie wody, jakiś tam wywóz nieczystości. No oczywiście nie chodzi o to, żeby wojsko miało to robić za jakieś służby, ale miało reagować, miało wysłuchać. I tego uczył generał Mati swoich żołnierzy. Bal jeszcze szedł o wiele dalej. Kazał im ściągać hełm przed wejściem do pomieszczenia, pukać do pomieszczeń i wielu teraz wojskowych powie, o co on opowiada, to zupełnie nie da się takich rzeczy robić. Ale właśnie generał Mattis nakazał, wydał rozkaz, żeby takie działania wprowadzać. Amerykanie ponosili przez to większe straty, ale docelowo zaczęto widzieć światełko w tunelu. I operacja, którą potem prowadził generał Petraeus, przynosiła wymierne korzyści, o tym mówił zarówno potem prezydent Bush, jak i potem Obama. Oni wszyscy widzieli te korzyści, tylko zawsze ten cel polityczny, taki doraźny, wyborczy, przeważał ostatecznie i zrywano z tą strategią. A więc postuluje się wprowadzanie w wojsku tak zwanej strategii Mission Command. I teraz na tej zasadzie mają funkcjonować wojska. To też wynika trochę z historii, bo już w czasach wojen napoleońskich pruska armia jakby analizowała, dlaczego tak skuteczna jest armia napoleońska i właśnie doszli do wniosku, Clausewitz o tym pisał, że właśnie świadomość żołnierza na polu walki francuskiego jest dużo wyższa niż żołnierza pruskiego. Żołnierz pruski czeka na rozkazy. Żołnierz francuski wie, co ma robić na polu walki, rozumie, po co walczy, jaki jest cel i taktyczny, i mniej więcej ramy strategiczne. I on jest dużo lepiej zorientowany w sytuacji i w tej mgle wojny, gdzie rozkazy często nie docierają, potrafi sam podejmować decyzje. I zauważmy, w dzisiejszym świecie żołnierz jest jeszcze bardziej zagubiony w świecie zmediatyzowanym, gdzie trzeba odpowiadać na różne potrzeby stabilizowanego społeczeństwa, czy tej grupy, którą mamy gdzieś tam pod kontrolą, niż żołnierz kiedyś, który był wystawiany w armii przeciwko drugiej armii i po prostu jedna wygrywała, czy miała zająć terytorium. Musimy dzisiaj zrozumieć złożoność świata i w wojsku amerykańskim czy brytyjskim takie zasady są wprowadzone. Według z tego, co wiem, nasz szef sztabu generalnego też mówił o wprowadzeniu Mission Command, czyli jakby w kwestiach deklaracji ta strategia także jest wprowadzana. Natomiast potrzeba zrozumienia tego także na tych najniższych szczeblach i to dotyczy oczywiście wszystkich służb, nie tylko wojska. Świat się zmienia i my musimy reagować na te zmiany. Wojna hybrydowa wymaga zupełnie innych kompetencji, także od wojska. Niemcy wprowadzają armię cybernetyczną w mundurach, którzy mają być umundurowani żołnierze, którzy będą odpowiadać na różnego rodzaju ataki hakerskie. Dawno już inne armie wprowadziły takie rozwiązania. Być może potrzeba nam więcej tego typu także działań, żeby odpowiadać na współczesne zagrożenia. I wtedy pojawia się ten kontekst także humanitarny. A więc tutaj musimy umieć reagować także na zagrożenia humanitarne, a nie tylko przez pryzmat tego karabinu, granatu, munduru, kamizelki kuloodpornej, bo no, tego wymaga współczesne jakby no, pole walki w cudzysłowie, bo to pole walki troszeczkę właśnie się zmienia. A więc nie chodzi tyle o armię współczującą, co armię myślącą na tym najniższym szczeblu. To już nie jest kwestia rozkaz, wykonanie, ale zrozumienie sytuacji, w której się znaleźliśmy. No właśnie i teraz zatrzymajmy się na chwilę tej pomocy humanitarnej, bo oczywiście jednym z elementów tej wojny jest oskarżanie Polski o to i Polaków o to, że no, pozwalają umierać ludziom po naszej stronie granicy i po drugiej stronie granicy. I nawet z tej perspektywy już czysto militarnej, nie wchodząc w ogóle w kwestie moralne, chociaż one oczywiście z pewnej perspektywy są istotniejsze, ale zostawmy je na razie na boku. Nawet z perspektywy czysto utylitarnej, najgorszym z możliwych rozwiązań jest dopuszczenie do tego, żeby na polskiej granicy ludzie umierali, bo to będzie zwycięstwo Łukaszenki. Dokładnie. I to, czym ja się kierowałem także w swojej książce, ale też w tych rozmowach, takich jak w tej chwili z panem, to jest idealizm, owszem, ale realistyczny. Tak? Czyli powinniśmy dążyć do celów właśnie takich
humanitarnych, dlatego że one są także korzystne długofalowo. Zwykle krótkofalowo możemy nie dostrzegać właśnie takich zagrożeń i mówić tylko o obronie szczelnej granicy i tylko to nas interesuje. Ale długofalowo możemy stracić dużo więcej niż zyskać w taki sposób tylko działając. A więc trzeba zróżnicowanej polityki i trzeba specjalistów z różnych dziedzin. I wydaje mi się, że to jest też troszeczkę problem, może nasz też dzisiejszy w Polsce, że bardzo często specjaliści nie są dopuszczani do różnych kręgów decyzyjnych. Widzimy problemy z powoływaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i różnych gremiów, które no, są bardzo, bardzo ograniczone. No właśnie być może tu jakieś kwestie właśnie, nie wiem, partyjne czy jakieś inne powodują, że bardzo trudno jest o takie szersze troszeczkę konsultacje ludzi, którzy naprawdę sprzyjają, bo przecież wielu z ekspertów, niezależnie od całej tej wojny naszej partyjnej wewnątrzkrajowej, bardzo chętnie wesprze wszelkiego rodzaju działania rządu, jeżeli one rzeczywiście mają stać na straży naszego bezpieczeństwa i być może podpowiedzą inne warianty rozwiązań niż tylko taki siłowy, po prostu blokujemy, zatrzymujemy, no i jeszcze na dodatek wskazujemy wrogów także na zachodzie, tak, że tam ponoć przeszkadza im nasza podmiotowość, co wydaje mi się dzisiaj no, bardzo kuriozalnym stwierdzeniem, a przecież no, wielu ludzi słucha takich stwierdzeń od najważniejszych polityków i to naprawdę buduje taki obraz oblężonej twierdzy i wtedy już nie tylko ci Białorusini, Rosjanie, imigranci, ale też Zachód czyha na nasze bezpieczeństwo i chce nas jakoś tam osłabiać. No w takiej sytuacji oczywiście pozostaje już tylko czysta propaganda, bo w takiej sytuacji nie mamy w ogóle możliwości realnej obrony. A więc ważna jest polityka informacyjna i bardzo istotne też to, no, kogo dopuszczamy także do tych gremiów decyzyjnych. I już zupełnie na zakończenie muszę się zapytać o tych migrantów, to znaczy pojawiają się takie narracje, może niekoniecznie akurat władzy, bo to już by było oczywiście absolutnie nieodpowiedzialne, ale wśród takich twitterowo-facebookowych liderów opinii, że mamy do czynienia z inwazją, że musimy zamknąć granice nawet nie dlatego, że to jest akcja Łukaszenki, ale dlatego, że no jak Jan III Sobieski musimy postawić tamę na wale islamskiej i Polska jako ten ostatni przedmurze Unii Europejskiej musi zatrzymać falę migrantów. To oczywiście jest nie do końca prawda, bo tam wśród tych migrantów są także na przykład chrześcijanie, więc nawet co do faktografii ta opinia nie jest prawdziwa, no ale ona się pojawia i powiedziałbym, przynajmniej w części opinii publicznej budzi, nie wiem czy zachwyt, ale na pewno obawę przed tą falą, która ma nas zalać. A zatem tak naprawdę jak zdefiniować tego przeciwnika, żeby z jednej strony nie dehumanizować osób, które stoją na granicy, a z drugiej strony no, mieć świadomość oczywiście, że niekontrolowany napływ migrantów może destabilizować społeczeństwa, o czym się przekonały choćby Niemcy. One sobie poradziły w dłuższej perspektywie z tym niekontrolowanym napływem migrantów z roku 2015, ale no, przynajmniej przez pewien czas problemy społeczne, policyjne, także prawne, no jednak istniały. No tak, no pamiętamy też przykład Szwecji, która przecież była pokazywana jako ten negatywny przykład, że proszę, o wszystko się tam rozsypało, strefy non-go i tak dalej, i tak dalej. Ja sam o tym nawet mówiłem kiedyś, że no, jeżeli dochodzi do takich powstawania stref non-go, to się tak nazywało, czyli tam nie może wjeżdżać policja i tak dalej, no to jest katastrofalne, ale zawsze zaznaczałem, że to jest kwestia bardzo dużego napływu w krótkim czasie tych migrantów. Ale długofalowo takie państwa jak Szwecja czy Niemcy poradzą sobie z tym, dlatego że mają bardzo rozbudowane programy i wcale nie tylko socjalne, które pomagają właśnie nie asymilować, tylko integrować grupy społeczne. I to jest bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy taki... Oczywiście media interesują się wtedy, kiedy coś wybucha, kiedy jest konflikt, kiedy ktoś z nożem gania po ulicy i bardzo wpasowała ta narracja, że o proszę, dzieje się źle. A potem jak się uspokoiło, to oczywiście na ten temat można przeczytać książkę, no ale pewnie kto po nią sięgnie. I są takie przykłady właśnie, które pokazują ten, czy duński przepis na szczęście, też bardzo ciekawa książka o modelu wychowania w Danii. No i takich przykładów można by tutaj wiele podawać. Natomiast problem tej, to co pan mówił, czyli ta inwazja, o właśnie,
jako uzasadnienie podawano część jakichś wykładów, czy takich powiedzmy kazań gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, w meczetach, gdzie mówiono o tym, że musimy zająć Europę bez wojny, czyli właśnie taką inwazją społeczną, jakby wysyłając kolejne grupy. Rzeczywiście niektórzy tam imamowie mówili coś takiego i to się pojawiało w przestrzeni publicznej, to zostało gdzieś nagrane i puszczone w Europie, proszę, to jest ich strategia, to jest plan, oni już idą i każda kolejna fala migrantów miała być tego potwierdzeniem. Oczywiście w islamie, już nie mówiąc o tym, co pan mówi, że nawet tam nie wszyscy są muzułmanami, ale nawet w samym islamie nie ma żadnej strategii, nie ma jakiejś wielkiej strategii wszystkich muzułmanów, jest to zupełny absurd, tam jest tak wiele nurtów, tak wiele zróżnicowań wewnętrznych. Ja mam bardzo wielu świetnych znajomych, czy to w Egipcie, czy to w Iraku, nawet w Iranie, kiedyś miałem w Turcji. I po każdym zamachu terrorystycznym, nawet jako takie ćwiczenie dla swoich badań, tak, z nimi rozmawiałem i to po ich stronie było dużo większe przerażenie zamachami terrorystycznymi niż w Europie. Myśmy się bali tylko jak już dochodziło do wybuchu po prostu. Natomiast oni widzieli tych, jak to mój kolega z Egiptu mówił, brodatych, tak, że oni coraz bardziej się panoszą w różnych krajach, mają ogromne wpływy, mają pieniądze i oni są ogromnym zagrożeniem tam w Egipcie, tam w Iraku czy w Syrii, a w Europie jak najbardziej też. On się bardzo na przykład dziwił, że takich ludzi do Europy się wpuszcza, a takich ludzi jak on, którzy chcą normalnie handlować, pracować czy przyjechać zwiedzić, oni mają bardzo duże problemy z wjazdem do Europy. A więc ten problem jest bardzo złożony i oczywiście islam to jest ogromna rzesza ludzi, bardzo, bardzo zróżnicowanych. Odpowiedzią na pana pytanie najbardziej wprost jest to, żeby widzieć w ludziach ludzi i wtedy nie będziemy mieli problemów z takimi fałszywymi generalizacjami i stereotypami, które są zupełnie mylne i wtedy będziemy tak naprawdę postrzegali ich no, w sposób także humanitarny, bo być może i na pewno tak jest, że w tych falach migracji, o czym też mówiłem często, w tych falach migracji byli oczywiście gdzieś tam wciskani ci, którzy mieli destabilizować, radykalizować. No bo to była też strategia państwa islamskiego, czy wcześniej Al-Kaidy. No ale nie możemy przez to no, znowu generalizować i wszystkich traktować jako terrorystów. A do dzisiaj spotykam się z takim poglądem, że tam na Bliskim Wschodzie, jeżeli nawet wszyscy nie są terrorystami, to mają takie inklinacje terrorystyczne, co jest bardzo takie ciekawe, no bo tego oczywiście nie da się ani udowodnić, ani zbić takiego argumentu. Natomiast no, 2 miesiące temu byłem w Tunezji. Wielu z tych, którzy wypowiadają te słowa, jeździ na wczasy zapewne do Turcji czy do Egiptu. No i wracamy z tych krajów szczęśliwie. Gdyby wszyscy tam mieli inklinacje terrorystyczne, no to oczywiście nie ma co rozbijać tego, bo jest to tak absurdalne, że no ale niestety wiele osób właśnie taką narrację przyjmuje i to nawet na uczelniach zdarza mi się usłyszeć, że no wszyscy muzułmanie właśnie mają takie skłonności, no co jest jakąś katastrofą, chyba taka osoba po prostu no nie zna takich ludzi i po prostu opowiada zupełne bajki, ale takie właśnie poglądy niestety sieją właśnie takie ziarno radykalizmu, które nawet u osób, które może są po prostu, chcą normalnie żyć, gdzieś tam zaczynają się obawiać. Pisał bardzo ciekawie o tym profesor Zimbardo w swojej książce Efekt Lucyfera, gdzie właśnie pokazywał, że te drobne kroczki w stronę radykalizacji powodują właśnie ten efekt Lucyfera i tak naprawdę nas radykalizują. Ja tym efektem zajmowałem się także w swojej książce, dużo o tym pisałem, że właśnie odwracanie tych, zatrzymywanie tych kroczków nie jest łatwe, bo one pozornie są niewinne, one pozornie mają służyć obronie, tak? Obronie naszej cywilizacji, naszej religii, naszej kultury, no ale tak naprawdę jeżeli po obu stronach się okopiemy, no to pozostaje już tylko strzelanie do siebie i wojna. Więc takie wrzucanie, to jest, generalizacje właśnie mają to do siebie, że zawsze wrzucają wszystkich po drugiej stronie do jednego worka. Tak jak tutaj mówiłem o reżimie, Białorusinach i migrantach, jak ich wszystkich wrzucimy do jednego worka, to faktycznie zaczynamy mówić o jakimś zdobywaniu Mińska w 3 dni i tak dalej, i tak dalej. To są zupełnie absurdalne przecież tezy. No i z drugiej strony mamy islam, który też możemy cały wrzucić do jednego worka, to wszyscy są terroryści albo mają inklinacje terrorystyczne i mamy świat podzielony na pół. Terroryści i nieterroryści. Tak jak kiedyś George W. Bush chciał powiedzieć i powiedział, że
jesteście albo z nami, albo z nimi. No więc taka retoryka to jest po prostu no, wojna. Wojna z terroryzmem, wojna z świat pół na pół. W Europie przecież w samej Polsce żyje sporo muzułmanów. Wszyscy lubimy kebaba, jak widzę. W Rzeszowie teraz jest wielka. Po prostu byliśmy z żoną na rynku kilka dni temu po wyjściu z teatru i byliśmy w szoku. Kebab na kebabie, po prostu jeden obok drugiego. W połowie z nich pewnie pracują muzułmanie, którzy mieliby mieć te inklinacje terrorystyczne. No więc to są oczywiście absurdy, które jednak, ja mówię o nich absurdy i trochę się śmieję, ale tak naprawdę to są stwierdzenia, które właśnie ten efekt Lucyfera powolutku, takim kroczek po kroczku w nas budują. A więc przede wszystkim zobaczmy człowieka, a potem oceniajmy jego postępowanie, jego zachowanie. I dlatego mówię, ja bym był bardzo bezwzględny wobec tych na granicy, którzy rzucają kamieniami, którzy próbują atakować fizycznie naszych żołnierzy czy pograniczników, niezależnie od tego, z jakiego powodu to czynią, powinniśmy takie osoby piętnować. Natomiast no, zwrócić uwagę właśnie na cierpienie tych, którzy faktycznie cierpią. I to jest też jakaś kwestia weryfikacji wtedy. Może bardzo taka pozorna i płytka, ale od czegoś trzeba zacząć, więc no, przepraszam, że tak zahaczam o różne tematy, ale chcę pokazać, że tak naprawdę wszędzie występują podobne mechanizmy. Jak sobie spojrzymy na całą tą paletę sytuacji, które tutaj omawiamy, to wszędzie występuje ten problem humanitaryzmu, ale właśnie takiego, który jest idealizmem realistycznym, czyli staramy się widzieć problemy, i jednocześnie nie zatracać swojego humanitaryzmu. I tym wnioskiem zakończymy naszą rozmowę. Doktor Maciej Milczanowski, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, także kapitan rezerwy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I na koniec krótka informacja o patriarsze Moskwy i Wszechrusi Cyrylu, czyli zwierzchniku rosyjskiej cerkwi prawosławnej, który właśnie obchodził 75. urodziny. Oczywiście patriarsze życzymy wszystkiego najlepszego, wielu jeszcze lat posługiwania, ale zostawmy urodziny, zostawmy tą rocznicę i przysłuchajmy się orędziu, przemówieniu, które patriarcha wygłosił do Rosji i wydaje się, że też do świata. Co takiego powiedział patriarcha? Otóż, gdyby państwo nie wiedzieli, patriarcha oznajmił, że Rosja jest rzeczywiście wolnym krajem. To realny fakt, mówił patriarcha Cyryl. Zastanawiam się, jaka będzie reakcja z różnych stron na te moje słowa, ale mogę udowodnić, że Rosja obecnie jest rzeczywiście liderem wolnego świata. Jesteśmy wolni od wszelkich możliwych wpływów zewnętrznych. My rozwijamy się swoją własną drogą i daj Boże, aby ta droga była kontynuowana, oznajmił patriarcha w jednej z rosyjskich telewizji. I oczywiście, no, w porównaniu z tym, co było za bolszewików, być może rosyjska cerkiew prawosławna jest wolna, ale Rosja jako taka specjalnie wolna nie jest, o czym przekonuje się bardzo wielu Rosjan. I szkoda, naprawdę szkoda, że rosyjskie prawosławie włącza się w starą tradycję budowania państwa, a nie budowania realnej wolności chrześcijan. I to by było na tyle. To był 10. odcinek podcastu Tak Myślę. Słyszymy się jak zwykle już w kolejny piątek. Do usłyszenia, mówi Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.